Siemanko, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w takim mini felietonie. Mam do przekazania parę rzeczy. Mamy przede wszystkim piękne popołudnie, tak więc jest dobry vibik i mam trochę przemyśleń. Na samym początku zacznijmy od tego, od programu Face to Face Nitro Unboxal. Przede wszystkim przyznaję się do tego, że kurwa za mało szpilek wbiłem w Nitro. To był mój błąd, ale ogólnie vibe tego wczorajszego programu był bardzo dziwny. Przede wszystkim nie widzieliście też, kamera nie ujęła pewnych momentów. Były takie trochę dziwne, mrożące przerwy, takie pauzy, bo często było tak, że w momencie jak Nitro powiedział coś do Unboxala, to Unboxal otwierał buzię i zamykał ją, bo po prostu no widać było, że był to taki chrzest Unboxala, był to jego pierwszy, można powiedzieć, takie starcie i ciężko, no widać było, że było mu ciężko, więc troszeczkę tak ten program mógł mrozić lekko. Ale ogólnie feedback jest spoko, no to był jakby cała aura tego programu była trochę inna. Jakby dziwnie się to oglądało, ale z drugiej strony było to interesujące, taka jest opinia Japczana. Kolejna rzecz, o której chcę powiedzieć, to film Wardęgi na Konopskiego. Mega rodzi się tutaj taki kurwa, nie wiem jak to nazwać. Jest tutaj konflikt już od dawna, ale w tym momencie to już zaczęła być taka dość mocna przepychanka. Bardzo by mi zależało, z racji tego, że na aferkach zadzwoniłem najpierw do Konopskiego, później do Wardęgi, było to takie fajne, kurwa, fajna debata. To chciałbym was obu panów zaprosić na taką debatę, żebyśmy mogli po prostu pogadać, ja mogę być mediatorem tutaj akurat. Totalnie neutralny, znam sytuację jakby od podszewki, więc serdecznie zapraszam. Konopski, myślę, że no Wardęga jakby chce takiej mediacji, bo był gotowy na telefon. No tutaj kwestia tylko, czy Konopski by się zgodził na to. A kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to jest Marcin Najman, który gdzieś tam wypowiedział się na mój temat, rzucił coś na Twitter. Kurwa, powiedział coś na zasadzie, że jestem obsrańcem, bo jak byłem w Wieluniu, to otrzymałem bezpieczny promień 200 metrów. Gdy byłem w Wieluniu, to byłem co prawda z dwoma moimi bramkarzami z klubu i za każdym razem patrzyłem się na Marcina Najmana. Podchodziłem do niego, on kurwa obchodził mnie, odchodził ode mnie całkowicie. Chciałem wbić, bo miałem kamerę i chciałem coś nagrać. To za każdym razem kurwa odbijał ode mnie na takiej zasadzie, że jak tylko widział, że się zbliżam, to gdzieś odchodził, szedł gdzieś, żeby zrobić zdjęcie. To tu jakby no, to co powiedział, to jest po prostu oszustwo. Niech udowodni, że tak było, że ja trzymałem bezpieczną odległość, bo to ja podchodziłem do niego za każdym razem i ludzie jak tańczyli koko nawet, to byłem już kurwa przy nim, to on jeszcze specjalnie cofał się bardziej gdzieś tam pod te starostwo, żeby uniknąć jakiegokolwiek kontaktu ze mną, żebym czasami czegoś do niego nie powiedział i tak dalej, bo wiedział, że mam przygotowane jakieś argumenty na to, żeby go tam zmielić. No, mega debil i nie pozdrawiam. Poza tym pamiętaj, Marcin, że mieszkasz w Częstochowie. Mieszkam niedaleko ciebie, znam w chuj ludzi w Częstochowie. Wiem o tobie w kurwę dużo, więc te słowa twoje na końcu, które powiedziałeś, żebym nie wywoływał wilka z lasu, lepiej ty nie wywołuj, bo kurwa jest na ciebie naprawdę dużo, nie? I nie chciałbyś, żeby ta bomba eksplodowała. Nie.